Książka ze świata dysku, W północ się odzieje, autorstwa Terry'ego Pratchetta, w przekładzie Piotra Cholewy, wydawnictwo Pruszyński i spółka. Więc to prawda, że nosiła dziecko? Tak, tato. Lepiej, żeby go nie znaleźli. Tak. Niektórzy mówili, żeby założyć mu pętlę. Byśmy ich powstrzymali oczywiście, ale nie byłoby dobrze, gdyby ludzie się podzielili. To jakby trucizna dla wsi. Tak. Co dla niej zrobiłaś? Co tylko potrafię. I wykonałaś tę swoją sztuczkę z odbieraniem bólu? Tak, ale to nie wszystko, co powinnam zrobić. Muszę pożyczyć łopatę, tato. Pochowam to małe biedactwo gdzieś w lesie. Wolałbym, żeby nie na ciebie to spadło, Tiffany. Nie masz nawet 16 lat, a ciągle widzę, jak biegasz po ludziach, niańczysz ich, bandażujesz i nie wiadomo co jeszcze. Nie powinnaś tego wszystkiego robić. Tak, wiem. Więc dlaczego? Bo inni tego nie robią, nie chcą albo nie mogą. Dlatego. Ale to przecież nie twoja sprawa, prawda? Zmieniam ją w moją, jestem czarownicą. To właśnie robimy, kiedy sprawa jest niczyja, to jest moja. No tak, ale wszyscy myśleliśmy, że chodzi o latanie dookoła na miotłach i takie różne, a nie o obcinanie staruszką paznokci. Ludzie nie rozumieją, co jest potrzebne. Nie dlatego, że są źli, po prostu nie myślą. Weź taką panią Stocking, która nie ma na świecie niczego oprócz swojego kota i artrytyzmu. Ludzie dość często przynosili jej coś do jedzenia, to prawda, ale nikt nie zauważył, jak długie paznokcie ma u nóg. Splątały jej się tak, że od roku nie potrafiła zdjąć butów. Ludzie tutaj są chętni, jeśli chodzi o jedzenie, czy niekiedy bukiety kwiatów, ale nie ma ich, kiedy zaczyna się robić trochę brudno. Czarownice dostrzegają takie rzeczy. Pewnie czasem zdarza się trochę latanie, ale głównie po to, żeby dostać się do miejsca, gdzie jest bałagan. I lubisz to robić? Tak. Dlaczego? Pamiętasz, tato, co mówiła babcia obolała? Nakarm tych, co są głodni, ubierz tych, co są nadzy, przemów za tych, co nie mają głosu. No więc uważam, że jest jeszcze miejsce na podnieść za tych, co nie mogą się schylić, sięgnij za tych, co nie mogą się wyciągnąć, wytrzyj za tych, co nie mogą się obrócić. Zgodzisz się? A wszystko dlatego, że czasami trafi się dobry dzień, który wynagradza wszystkie złe dni i przez jedną chwilę słyszysz, jak obraca się świat. Nie potrafię inaczej tego wytłumaczyć. Głosy Tymoteusz Szafa jako pan obolały, Nitka jako Tiffany obolała. Produkcja z okazji czytelniczego Międzynarodowego Dnia Podcastów. Podcast Misja Muzyka, podcast o muzyce i tematach okołomuzycznych.